Na świętego Marcina, rogale i gęsina. Od 3 dni w świetlicy wiejskiej w Przyrowie trwają kulinarne czary. Tradycja narzuca pewne kanony, a od nich odstępstw nie ma i nie będzie. Powstają specyfiki, które zaspokoją każde podniebienie. W pracę włączył się nawet pan komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, który również w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. Dzisiaj można tutaj zobaczyć, to marcinkowski spichrz po dwakroć. Jest to drugi etap projektu związany z gęsią, związany z rogalami, czyli ze świętym Marcinem, bo na to tutaj 10 uczestników ciężko pracuje. Już jutro będziemy mogli zobaczyć się i w kościele w Gostycynie pod oczywiście wezwaniem świętego Marcina, ale najważniejszą rzeczą i tak naprawdę uwieńczeniem całego projektu jest jutrzejszy koncert patriotyczny, pieśni patriotycznych, a także poczęstunku gęsiny i świętych marcinkowskich rogali. Już jutro w Gostycynie o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy. Oczywiście będzie gęsina, będą szyjki faszerowane, będzie czernina, będzie zupa z brukwi, będzie gęś po staropolsku. No i oczywiście wjadą nasze przepyszne rogale. A to wszystko dzięki powiatowi tucholskiemu, bo to właśnie od powiatu mamy dofinansowanie na ten projekt, za co bardzo dziękujemy. Już za kilkanaście godzin efekty ciężkiej pracy pań będziemy podziwiali na stołach. Zapraszamy do Gostycyna.